Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Wejdź do wnętrza siebie. I zapytaj siebie, na jakie sposoby uciekam przed śmiercią. Bo jest to taki biologiczny instynkt, taki lęk, który w mniejszym lub większym stopniu na pewno jest w tobie obecny. Bo jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Wytworzyliśmy sobie niesamowicie wiele sposobów na to, żeby go albo tłumić, albo w jakiś sposób przekierowywać. Ale to nie zmienia faktu, że jest on cały czas obecny. I dopóki ten lęk jest w tobie nieuświadomiony, dopóty staje się twoim ograniczeniem i czymś, co ci przeszkadza w życiu. A w momencie, w którym wiesz, czym on jest, wiesz, w którym miejscu ciebie on się znajduje i wiesz, na jakie sposoby twój świadomy umysł sobie z nim radzi, możesz go zamieniać w swoją siłę. Być może właśnie w tej chwili jesteś w jedynym świecie, w którym możesz doświadczyć śmiertelności. Popatrz na to jako na przywilej, którego możesz doświadczyć. Bo z jakiegoś powodu twoja dusza wybrała sobie wcielenie się właśnie w świecie, w którym śmierć i rozpad istnieją. Jeżeli pozwolisz sobie całkowicie w 100% i bez dodawania do tego żadnych historii, bez bronienia się tym, że śmierć nie jest prawdziwa i że jesteś wieczny i nigdy się nie skończysz. Jeżeli pozwolisz sobie skonfrontować się z tym faktem, że twoje ciało w pewnym momencie, pewnego dnia przestanie istnieć, to odkryjesz ogromne bogactwo. I tak niesamowity, paradoksalnie, strumień życia, który przez ciebie przepłynie, że sam zaczniesz szukać sposobów na to, jak w takim razie najlepiej to życie wykorzystać. Bo do momentu, w którym całkowicie świadomie nie podejmiesz tej decyzji, że wchodzisz w tą grę zwaną śmiertelnością, do momentu, w którym nie będziesz na tyle kontemplował nad skończonością twojego ciała, że będziesz jej świadomym każdego dnia, nie będziesz w stanie poczuć tak naprawdę wagi życia i wagi tego doświadczenia. I będziesz żyć jak większość społeczeństwa, tak jakbyś miał nigdy nie umrzeć. W taki sposób, jakby życie miało trwać wiecznie i będziesz robił rzeczy, które nie będą ci odpowiadać. Będziesz wykonywał codziennie czynności, które w żaden sposób cię nie ubogacają i nawet nie sprawiają ci przyjemności. Będziesz godził się na rzeczy, które ci w ogóle nie odpowiadają. I będziesz oferował swój czas ludziom, którzy na niego nie zasługują. Właśnie dlatego, że gdzieś tam głęboko w sercu twojej duszy będzie to przekonanie, że przecież jesteś nieśmiertelny, więc co się stanie, jeżeli zmarnujesz trochę czasu? I to jest właśnie ten ogromny skarb, który może ci dać kontemplacja nad swoją śmiertelnością i nad skończonością tego ciała, które masz do dyspozycji. Bo kiedy tak całkowicie wejdziesz w tą świadomość tego, że podlegasz, albo przynajmniej część ciebie podlega ciałom, prawom biologicznym i kiedyś się po prostu skończy. Kiedyś ten czas, który został ci tutaj wyznaczony w tym świecie, dobiegnie końca. To będziesz wiedział, że nie masz ani chwili do stracenia.
to będziesz sobie coraz częściej zadawał to pytanie, co mogę w takim razie zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, na który przecież sam się zapisałem, sam się zgłosiłem na funkcjonowanie w tym świecie, skoro tutaj jestem. To była w jakimś momencie moja świadoma decyzja, więc o co mi chodziło? Po co przyjąłem to ciało? I co mogę zrobić, żeby połączyć się teraz z tą decyzją, którą podjąłem jeszcze przed przyjęciem ciała i zacząć robić to, po co tutaj tak naprawdę przyszedłem. Wszystkie te wyobrażenia, które możesz mieć o świecie, który się dzieje po zakończeniu tego świata fizycznego, blokują w tobie ten naturalny instynkt i właśnie blokują w tobie ten napęd, który może ci dać świadomość śmierci. Bo jeżeli kurczowo trzymasz się swojego wyobrażenia tego, jak wygląda życie po zakończeniu tego jego materialnego odcinka, to nie pozwalasz sobie przeżyć tego jedynego w swoim rodzaju doświadczenia, które tutaj dostajesz. Nie pozwalasz sobie tak naprawdę wcielić się w ciało. Jeżeli kurczowo trzymasz się swojej wizji, swojego wyobrażenia tego, co dzieje się po tym, kiedy już to ciało opuścisz. Więc moją medytacją dla ciebie na dzisiaj jest wejście w pustkę. Zobacz, jak twój umysł reaguje na samą ideę śmierci i na pomysł tego, że nic po niej nie ma. Nie musi to być prawdą. Nie musisz przyjmować tego jako swojej ideologii. Wiem, że prawdopodobnie masz dowody tego, że jest inaczej. Ale spróbuj tak tylko w ramach ćwiczenia. Odstawić na bok wszystkie te sposoby, w jaki przyjąłeś sobie interpretować świat. Spróbuj tylko na chwilę przyjąć nowy obraz siebie. I zobacz, na ile potrafisz być plastyczny w tym, jak ułożyłeś swój mentalny konstrukt tego, kim jesteś i tego, jaka jest rzeczywistość, która cię otacza. Usiądź i zadaj sobie całkowicie szczerze pytanie. Jaki jest mój stosunek do tego, że rzeczy kiedyś się skończą?